I znowu wygląda, jakbym był w jakimś lesie, ale dzisiaj mam dla Was informację troszkę inną, mianowicie bardzo aktualną, o jutrzejszej imprezie. Tak naprawdę nie jestem w lesie, tylko jestem w pobliżu Stadionu Śląskiego, na którym jutro, w niedzielę 6 września, odbędzie się 11 w ogóle, a trzeci na tym stadionie memoriał Kamili Skolimowskiej. Zresztą wyjątkowo prestiżowa okazja, ponieważ ten memoriał po raz pierwszy jest włączony w taką międzynarodową serię zawodów pod nazwą Continental Tour Gold. I ona, ta seria jest tylko o jeden stopień niższa od znanej wszystkim zapewne diamentowej ligi, no, gdzie występują naprawdę największe gwiazdy. No właśnie, jaki będzie program imprezy? Odbędzie się tutaj to, co zawsze, to znaczy biegi płaskie, rzut młotem z kogotyczce, rzut odszczepem, pchnięcie kulą. Od 15 do 20 jest zaplanowane to wszystko. I cóż, będą oczywiście wielkie gwiazdy. Największą gwiazdą zapowiadaną jest Daphne Schippers, mistrzyni świata na 200 metrów i wicemistrzyni olimpijska, o ile pamiętam. Koleżanki bardzo lubią, jak to dodaje. Poza tym nasze polskie gwiazdy: Paweł Fajdek, Lewandowski, ten, który biega, nie ten, który gra w piłkę. Kto tam jeszcze? No i oczywiście Piotrek Lisek. Uwielbiam ten gest. Nie, to mnie nie widać. To jest tak. On tak zawsze robi. No, niestety nie mam informacji na temat Anity Włodarczyk, największej takiej gwiazdy tego memoriału. Gazety o tym ostatnio nie pisały. No i o Ewie Swobodzie też. Ona była w tamtym roku. Teraz nie wiem, jak to będzie. Tak. Jakieś konkretne godziny to na przykład skok o tyczce z Piotrkiem 17.15, pchnięcie kulą kobiet 17.50, rzut młotem 19.20 kobiet i mężczyzn. Tak. W rzucie dyskiem, nie wiem, kogo mamy. W programie są też biegi płaskie oraz biegi nawet osób niepełnosprawnych i na mobilerach, jak to zwykle. Także dzieci z olimpiad specjalnych też tutaj będą. No, jeżeli chodzi o reżim sanitarny, to wiadomo, na stadion według Dziennika Zachodniego może wejść 1/4 widowni, czyli 13 tysięcy osób, i w ulotce jest napisane, że co trzecie krzesełko może być zajęte. Poza tym wiadomo, maseczki i tak dalej, i dystans społeczny. Także po raz pierwszy w prestiżowym cyklu World Athletics Continental Tour Gold jutro na Stadionie Śląskim memoriał Kamili Skolimowskiej. Ja myślę, że zapraszam. Jak nie tutaj, to parę lat temu otwieraliśmy razem ten stadion. Pamiętacie może? Jak nie tutaj, to może jakieś telewizje będą transmitować, ale tego nie wiem. Także pozdrawiam. Taki mój news. Tym razem news z Parku Śląskiego, spod stadionu.